Święto jeździeckie jest coraz lepsze. W tym tygodniu powitamy zaktualizowane konie lipicańskie i udostępnimy pierwszą w historii rozgrywkę obejmującą ujeżdżenie. Tak! Nareszcie ujeżdżenie! SSO, czekałam na to. Dziękuję! Dziękuję! Myślałam, że tu fortepian stoi normalnie. Ojej. Witaj na arenie do ujeżdżenia. Dobrze, że nie napisali do ujeżdżania. Mam pozwolenie na przeprowadzenie wydarzenia, które nauczy ludzi ujeżdżenia. To popularna dyscyplina, ale tutaj się jej raczej nie uprawia. No właśnie. Zazwyczaj trzeba dokądś pojechać, by wziąć udział w zawodach. Tak to jest z ujeżdżeniem. Znam to. Ciężko znaleźć fajnego trenera. Ciężko znaleźć fajną halę, gdzie będą lustra. Próbuję zarazić ludzi entuzjazmem. Ja też. Gdyby więcej jeźdźców na Jorwiku chciało się zajmować ujeżdżeniem. Tak, tak, dokładnie. Znam to. Może stałoby się lokalną konkurencją, prawda? Jesteś kandydatką do bycia moją ulubioną postacią w SSO. Odwiedziliby nas prawdziwi trenerzy i zawodowi sędziowie. No właśnie, prawdziwi trenerzy. Właśnie, właśnie. Brzmi świetnie, co nie? Tak. Może wreszcie by lustra postawili. Może chcesz spróbować mojego wprowadzenia do podstaw ujeżdżenia? Porozmawiaj z Chloe na arenie stajni Jorvik, by przetestować jej wprowadzenie do ujeżdżenia. Tak. Zanim rozpoczniemy, najważniejszą częścią ujeżdżenia jest poprawne wykonanie testu. Nie chodzi o szybkość. Staraj się zdobyć jak najwięcej punktów. W jaki sposób zdobyć punkty? Poprzez wykonanie testu ujeżdżenia tak dobrze, jak to możliwe. Pomyśl o tym jak o choreografii w tańcu. Ćwiczysz kilka ruchów i wykonujesz je w jakimś rytmie. Ale zamiast ruchów tanecznych musisz się trzymać ustalonego programu jazdy na arenie tak bardzo jak tylko potrafisz, jednocześnie jadąc w odpowiednim tempie. Za każdy program otrzymujesz punkty od 0 do 10 w oparciu o to jak dobrze ci poszło. Im więcej punktów, tym lepiej. Jeśli wyjdziesz poza zamierzony program, na przykład pojedziesz w złym kierunku albo pogalopujesz zamiast jechać cwałem, otrzymasz karę. 3 kary w jednym programie i wypadasz. Musisz zacząć od nowa lub wrócić na trening. To twój pierwszy raz, więc pozwolę ci kontynuować niezależnie od liczby błędów. Dam ci jednak znać, jeśli jakiś popełnisz, żeby nikt nie przyczepił się do mojego sposobu nauczania. Dobra. Jeśli chcesz rozpocząć test, zacznij od podejścia do pierwszego punktu kontrolnego na środku areny. Zaczynamy. Start. A mogę sobie jeszcze włączyć tutaj? Nie mogę. No dobra. Chód. A zrobię tak. Mogę to zrobić? Mogę. Dobra. Jest chód, a nie stęp. O, samo się zatrzymało. Trzeba pamiętać, by w każdym teście ujeżdżenia przywitać się z jurorami. To bardzo ważne. Dzień dobry. Okaże im szacunek poprzez ukłon. Ukłon się. Na razie dobrze ci idzie. Przejdź do kolejnego punktu kontrolnego. Nowa muzyczka jest. Ciekawe, czy sama się zatrzyma, czy ja muszę zatrzymać. Sama się zatrzymała. Doskonale. Odwróć się, by spojrzeć za siebie i w lewo. Widzisz zielony punkt kontrolny? To oznacza, że po dotarciu do niego musisz zmienić chód. Zmiany chodu są oznaczone zielonymi punktami kontrolnymi. Przejdź w kurs po dotarciu do tego punktu. Dobra, odwracam się.
Hej, zwróć uwagę na to, jakiego chodu masz się trzymać. Pamiętaj, w ujeżdżeniu szybkość nie jest najważniejsza. Oceny zależą od tego, jak blisko się trzymasz programu. A, tu jest napis kłus, dobra. Czmiel przyleciał. Ach, brawa, dziękuję, dziękuję. Ale tutaj rozumiem, że mam przyjechać po prostu przez to. Okej. Okay. Zjeżdżam ze ściany. A tu co ma być z V? Się muszę rozpędzić. Zastosowano karę, czemu? Aha, bo szybciej ma... Nie. To jest V, nie rozumiem czemu to jest V, no ale dobra. Zastosowano karę, nie podoba się. Brawo, brawo. No trochę mi przylagowało. To, że niby cv to jest galop, a galop chód. Czemu to jest chód, a nie stęp? To jest dziwne, ludzikowie. Ale dobra. Czyli, że niby przed tym punktem chyba muszę zmienić chód. Tak mi się wydaje. Tak to wygląda. W porządku, teraz wiesz, jak działa ujeżdżenie. Serio? Podsumujmy. Na początek trzeba się przywitać, a na koniec podziękować i pożegnać. Ukłoń się jurorom i widowni, zanim wyjdziesz z areny. Ukłoń się. No, ukłoń się. ...49/60. Dał ci się ukończyć test. Dobra robota, okej. Okay. I jak było, to było wprowadzenie, ale powinno zaznajomić cię z podstawami. Miej na uwadze, że ten mały test w żaden sposób nie odzwierciedla prawdziwego ujeżdżenia, gdyby stało się ważną dyscypliną na Jorviku. O, fajnie by było, gdyby stało się ważną dyscypliną na Jorviku. Są różne rodzaje ujeżdżenia, a ja akurat znam ten. Będę się zajmowała treningami ujeżdżenia i codziennymi zawodami do końca święta. Jaka jest między nimi różnica? Częścią ujeżdżenia jest zapamiętanie testu. Znowu porównam to do tańca. Jest mało miejsca na improwizację, raczej trzeba się trzymać ustalonej choreografii. Trening ujeżdżenia to tylko ćwiczenia, a zawody są najważniejsze. To moment wejścia na scenę, gdzie możesz zabłysnąć. Możesz trenować ile chcesz, a ja pomogę ci najlepiej jak potrafię. Następnie weźmiesz udział w zawodach, w których musisz polegać na instynkcie i dobrej pamięci. Dam ci nagrodę, jeśli ukończysz te zawody. Test będzie taki sam przez całe święto. Nie musisz się martwić zapamiętywaniem nowego układu co tydzień. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Baronowa jest pod wrażeniem. O nie, mój koń osiągnął nowy poziom! Muszę teraz zmienić konia, bo szkoda mi tracić te punkty doświadczenia. Dobra, przerwa. W ogóle to nie wiem, czemu powiedziałam o nie, jak wytrenowałam tam tego konia. Powinnam się raczej cieszyć, biorąc pod uwagę, ile mam jeszcze koni do wytrenowania. Jakieś dziwne odruchy. Dobra. Trening ujeżdżenia, mistrzostwo ujeżdżenia. Dobrze, weźmy najpierw trening, nie bądźmy zbyt ambitni. Chcesz zaliczyć trening ujeżdżenia? Możesz ćwiczyć ile chcesz, ale zawody odbywają się raz dziennie. Zero. Okej, no to zrobię sobie przejazd, jeszcze przećwiczę. A później robię zawody raz dziennie.
Chód. Chód. Czyli właściwie każdym chodem mogłabym tutaj iść tak naprawdę. Poruszać się raczej. Czy ja się muszę tu zatrzymać, czy sama mi się postać zatrzyma? Dobra, sprawdzę przy okazji to. Sama się zatrzymuje, dobra, ukłoń się. Ha. Kus. No, kus. Chód. Aha, tam miał być kus, zastosowano karę. O nie. Cwał. Teraz, co jest uważane za cwał? Ten najwolniejszy galop? Tak. Okej. Kus. Ojej, coś się pojawiło przede mną, jakieś piksele dziwne. To jest podobne trochę do... O, Volta, czy koło raczej. To jest podobne trochę do... Do tego ujeżdżenia, które było w Stajni Marzeń. Kurczę, muszę wam wreszcie ludzikowi wrzucić Stajnię Marzeń, bo to wstyd, już tak długo nie mogę tego zrobić, nie mówiąc o Starszajni. Ach, ciągle nie mam czasu, no co ja poradzę. Czyli jakby przed tym punktem lepiej jest przejść do kolejnego chodu. Ja sobie zrobię ten trening jeszcze raz, ale już nie będę go nagrywać, tak, żeby ogarnąć co i jak. No fajnie, to zawsze coś nowego, tylko szkoda, że nie ma jakichś ustępowań, albo zwrotów, albo zmian nóg, albo czegoś takiego. Fajne by to było, ale pewnie SSO by musiało robić nowe animacje i póki co na to nie liczę, no. Zobaczymy. Ej, kusuje! Chód! Lagi. Ukłoń się. O, zawsze mam lepszy wynik trochę. Dobra. Ja sobie zrobię ten trening jeszcze raz, a później nagram już mistrzostwo. Okej. Okay. Próbujemy mistrzostwa. Myślisz, że już czas... Jak długo będą konie lipicańskie? Myślę, że już zawsze. Myślisz, że już czas, żeby mi pokazać, na co cię stać? Pamiętaj, możesz ćwiczyć ile chcesz, ale zawody odbywają się tylko raz dziennie. Jeśli chcesz zobaczyć swoje postępy poprzez sprawdzenie wyniku finałowego, to nie mogę ci w tym pomóc. Nawet sobie nie wyobrażasz, ile każdego dnia muszę wypełnić papierków, żeby to wydarzenie miało ręce i nogi. Przepraszam, ale nie mogę śledzić twoich wyników. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Przy okazji będę bardziej rygorystyczna z karami. Okej, nie myśl, że nie widzę, jak wybałuszasz oczy za każdym razem, kiedy popełniasz błąd w trakcie treningu. Traktuj mnie jak jurorkę w trakcie zawodów, nie jak przyjaciółkę czy trenerkę. Złudzi nagle, nie wiem. Pamiętaj, by pokazywać pewność siebie i się nie garbić, okej. Podstawą jest wiara w to, że ty i Stone 6 dacie sobie radę. Cały świat jest u twych stóp, kiedy jedziesz. Wszystko będzie dobrze. To okazja na udowodnienie, że udało ci się zapamiętać program ujeżdżenia i ukończysz program z mniejszą liczbą sygnałów. Okej, dobra, nie wiem o co chodzi, ale to spoko. O, a tu nie ma już strzałeczek.
Zatrzyma się czy nie? O, to jest pytanie. Zatrzyma się. No, idź, idź. Zastosowano karę, no dzięki. No, czyli w sensie w mistrzostwie po prostu nie ma strzałeczek już. Okej, tu muszę zrobić koło. Powiedzmy, że to było symetryczne koło. Okej. Znowu koło? Nie pamiętam, czy to miałam zrobić koło, no ale dobra, zrobię najwyżej i dostanę karę. No dobrze, ten trening powtórzyłam, bo tak to pewnie by mnie... Czemu zastosowano karę? Hej! Nie rozumiem, o co chodzi. Tam miał być jeszcze... koło? Nie wiem. Dobra, nie pamiętam, co tam miało być, ale okej. Okay. Może jakoś dopełzniemy do końca. Mistrzostwa ujeżdżenia. Udało ci się ukończyć zawody. Dobra robota. Nikt to nie wątpił. Mam nadzieję, że jutro znowu przyjedziesz. No, spoko, fajnie. Baronowa jest pod wrażeniem. Aha, a tu mamy te koniki lipicańskie nowe. Ładnie. Na pewno je kupię, ale nie dzisiaj, bo liczba moich starcoinsów jest ograniczona, że tak to ujmę. Podoba mi się ten. Pewnie tego kupię. I podoba mi się też ten. Chociaż jest bardzo podobny do... Do kogo? Do kogo jesteś podobny, koniu? Bo mam dziurę w pamięci. Do Percherona, właśnie. Jesteś podobny do Percherona, bo mam bardzo podobne umaszczenie. Ten też jest ładny. No, kurczę, będzie zaraz, żegnajcie moje starcoinsy. I karusek, tradycyjny karusek. A jeszcze zobaczymy, jakie grzywy mają.
O, z tym ogonem zaplecionym. Taki wygolony. Ten jest wygolony. I co tu jeszcze mamy? Warkoczyki. Pokażcie, jak się ruszają te warkoczyki. Taka fizyka dziwna trochę tych warkoczyków, ale okej. Nie będę się czepiać. O, tu trochę fajniej. Pozaplatane wszystko. I co tu jeszcze jest? Jeszcze to też tak przycięte na krótko. Oj, przełączyło mi się. A ta grzywka tak śmiesznie ścięta. No dobra, dobra. Ładny konik. No i teraz baronowa jest pod wrażeniem, czy dostanę prestiżową wstążkę. Jak zawody, pamiętaj, baronowa docenia wyłącznie najlepszych. To już czytałam. No widzę, wstążka, ojejku, no. O, jest, tak między nami twoja reputacja już teraz jest bardzo imponująca. Baronowa będzie zadowolona, kiedy się pojawi. Aha, czyli muszę czekać, aż się baronowa pojawi, tak? Dopiero wtedy będzie naprawdę pod wrażeniem. Okej, to poczekam.